Cześć! Na jednym z webinarów pojawił się pomysł, aby, aby był dostęp do listy wspierających, czyli lista osób, które wspierają Waszą organizację przy okazji zakupu w internecie. I śpieszę właśnie poinformować, że w ostatni piątek wprowadziliśmy taką funkcję i pojawiła się ona w panelu organizacji. Po zalogowaniu się zobaczycie nową zakładkę o nazwie wspierające. Tutaj znajdziecie na razie prostą listę osób posortowaną według daty rejestracji, kto się zarejestrował i z jakim terminem, oraz ewentualnie, czy dana osoba wspiera podobiecznego albo projekt, jeśli z tej funkcjonalności korzystacie. To oczywiście wersja podstawowa, którą będziemy, będziemy rozwijać. Na razie pomysły na rozwój mamy cztery. Pierwszy z nich to wykresy i podsumowania, aby łatwiej na przykład było zobaczyć, Liczba osób, która dołączyła w ciągu na przykład tygodnia, miesiąca. Drugi pomysł to możliwość wysłania wiadomości do wspierających i tutaj albo wiadomości indywidualnie, albo też wiadomości do wszystkich wspierających. Trzeci pomysł to, aby tutaj pojawiła się suma wsparcia, czyli ile dany wspierający już darowizn dla waszej organizacji przy okazji zakupów zrobił. I czwarty pomysł. To informacja też o tym, czy dany wspierający jest z zaproszenia, czy też nie. Oczywiście, docelowo możemy wprowadzić wszystkie te pomysły, ale chętnie usłyszałbym: zostawcie w komentarzach informację, która z tych rzeczy jest dla Was najważniejsza. Jeśli macie też inne pomysły, co na takiej liście wspierających mogłoby się pojawić, dajcie proszę znać w komentarzach. Dzięki bardzo, do usłyszenia, miłego dnia.